Cześć, czołem, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farming Simulation 17. Z tej strony Bartu, moi drodzy. Kontynuujemy naszą przygodę na naszej farmie wspaniałej. Chyba kobań sobie tu jedzie i zbiera już. Nasz. To jest chyba... Nigdy nie mogę zapamiętać. Chyba soja. Dobra, zatrudniamy pracownika. Tutaj możemy sobie dalej siać pszeniczkę. Wiem już jak... załadować i przywieźć nasiona. To Wam za chwilę pokażę. Troszkę obrobimy pole. Zatrudnienie pracownika przy siewniku jest bardzo kosztowne. Jest dwa albo trzy razy więcej kosztuje niż zatrudnienie pracownika przy na przykład kombajnie czy plugu, kultywatorze. Tu ja takie paseczki nawet zostawiłem, ale to już... Oj, przepraszam. Jak się wchodziło, ha? Czekajcie, bo goś nie robi. Dobra, lecimy. Także tutaj posiejemy pszenicę i za chwilę sobie pojedziemy oddać. Oj. Oddamy pszenicę. I kupimy sobie, moi drodzy. Nasiona. Sprawdź jak tam nasz kombajn. Kurczę, zostawia sporo tego. Muszę przejechać później jeszcze raz. 37 dopiero procent. Dobra, zatrudniamy pracownika. Teraz pójdziemy sobie kupić, moi drodzy. Czy ja mogę tym traktorem tego tu przymocować? Pojedziemy tym traktorem, bo tego chyba można przymocować. Uchwyt. Poczekajcie, ile to kosztuje? 5000 i 8000. Napiszemy sobie granę wyżej. Czytamy, jak się nie będzie dało tego założyć. Idziemy do sklepu. Spróbujemy trochę zmodyfikować nasz traktor. Może się uda. Dzięki temu nie będziemy, zaoszczędzimy trochę kasy.
masakra. Musimy kawał drogi przejechać. Niestety. Nie ma innego wyjścia. Troszkę się nam kasa kończy. Udałoby się coś odwieźć. Jak tam dzisiejsze ceny? Pszenica kiepciutko. 623. Mamy 1427. O, co to? Wjechał pod kołami. Teraz sprawdzimy, czy będziemy mogli przymocować do niego uchwyt. Nie wiem, czy to jest w ten sposób robione. Garaż. Tylko nie wiem, który to jest który. Ja nie chcę sprzedawać, halo. Sklep. Że muszę sobie wyjść. Czekajcie. Nie. Cholera. Kurde, czy co, no nie wiem. Jak to zrobić, żeby tutaj sobie modyfikować nasz pojazd? Plony, oranie się, zbieranie. Zwiększanie plonów. Tak, dobra. Użyj pługa lub kultywatora, aby napowietrzyć glebę przed rozpoczęciem siewu. Sianie. Zbieranie. Rośliny okopowe. Trawa i siano, tu mamy zbieranie trawy, słoma, kiszonka, zwierzęta, worniki, leśnictwo, produkcja, wzmocnienie produkcji. Nawozy. Sprzedaż plonów, ceny, wzrost popytu, finanse i tak dalej. Dostosowanie wyposażenia. Aby zmodyfikować maszynę w późniejszym terminie, musisz dostarczyć ją w oznaczone miejsce w sklepie, a potem użyć symbolu sklepu. Możesz zmienić następującą rzecz. Kolor, wygląd pojazdu, silnik, koła oraz szykoparka ma być dołączona. Czyli mamy użyć opcję sklepu. Symbol sklepu. Tutaj nie. Garaż. Oczywiście to nie wiem. Tu jest opcja sklepu, dobra. Ale nie. Ja cię sunę. Tu jeszcze nawet paletę mamy, widzę. Z nasionami. Może mamy stąd wyjść. Ale nie sądzę. Będę maszyny bezpośrednio. R. Nie, ustaw jest. Koparka, tak. Mamy funkcję koparki. Ustawienie kół standardowe, szerokie opony. Za 800. Dobra. Możemy, nie, ustawić, tak.
Dobra, moi drodzy, widzicie te zaczepy. Dzięki temu będziemy mogli... Tylko jeszcze musimy kupić... chwyty czołowe, tylko nie wiem, czy to... Które z tych modeli? Zapiszmy grę, sprawdzimy, najwyżej się cofnie zapis. Wybierz, wypożycz, kup. Sprawdźmy, czy będziemy mogli to przymocować. Ajajaj, tak. Przyłącz. U, dobra, jest. Zanim to jeszcze podniesiemy, moi drodzy, potrzebujemy kupić jeszcze... Niestety... Widły do palet, widły do błota. Troszkę żeśmy się spłukali, zostało 450 kasy. Dobra, przyłączmy to. Udało się. A jak się obraca? Góra, dół, to jest dobra. A jak jest na dół? Dobra, tak w ten sposób. Powiem wam, że to nie jest wcale takie proste. Co ten traktor tak dziwaczeje teraz? Dobra, to jedziemy teraz do domu. Okej. Mamy przyrząd do przewożenia palet. Będziemy mogli sobie nasiona teraz kupować. Niestety trochę żeśmy się spłukali. Zostało nam 270 dolców euro. Domek pracuje, dobra. Tego sobie zwolnimy na razie. On jest bardzo drogi. Oczywiście palety możemy ładować też na pick-upa. Na pick-upa chyba nie wiem, czy można dwie palety załadować. W każdym bądź razie na razie nie będziemy tego robić. Mamy 1000 litrów nasion. Musimy coś sprzedać, bo się nam kasa kończy. Teraz się tym zajmiemy, tylko włożymy nasiona. Jak choinka dosłownie. Odłożymy sprzęt i przyjedziemy po kultywator.
to było teraz? Odłącz, przyłącz. A. Okej. Teraz sobie to odłączymy. Włączymy Q. Dobra, niech sobie to leży tutaj. To też odłączmy. Czekajcie, bo ja chyba nie mogę teraz. Aha, dobra. Czy będę jeździł z tym w takim razie? Tak, no to będę jeździł z tym. Zaczepem. Wróćmy po obrony. Kurczę, kasa się kończy. Kiepsciutno. Nie chcę kredytu brać. Dobra. Bomba ma 91%. Dobra, podjedziemy mu tam. Z przyczepą. Tylko zbierze. Może to sami zbierzemy, dobra. Żeby już nie tracić kasy. Ja jeszcze będę musiał tam przejechać. To wszystko zaorać. Bardzo ciężko w tej grze z kasą. Cóż to zrobić? Jak żyć? Zaraz tutaj puścimy kultywator. Te pole nam tutaj, jak sprawdzimy, jak nam to wszystko rośnie. Wzrost. Dobra, tu jest wzrost. Okej. Wszędzie rośnie. Przejdźmy jeszcze tutaj. Może akurat będzie 100%. Będzie. W każdym bądź razie. Teraz sobie wpuścimy kultywator. Ciekawe, czy można mieć kasę na minusie.
Dobra. Pewnie się napełnia. Bierzemy sprzęt. Czekajcie, bo tutaj jeszcze nie posiany do końca. Tutaj nam rośnie to, dobra. A tutaj niech zaczyna niech robi to. Ale przygotowuje. Kasa się kończy w zastraszającym tempie. My tutaj mamy chyba czas do skupu, bo ja to oddać. Kurde, nigdy nie mogę zapamiętać, jak to się nazywa. Soja. Rozpocznij napełnianie. Soja. W jakim sklepie jest najdrożej soja? Golden Crest Pacific Grain. Tutaj, dobra, to nie bliziutko. Okej, spoko. Zdążymy? 74, 73 dolary. Jurki znaczy się. A to jest niedaleko, na szczęście. To już pszeniczka rośnie na powoli. Mostek został przez coś zablokowany. Nasz traktor to taki troszkę wolny, ale co zrobić? Mocniejsze traktory są przeznaczone do obróbki naszego pola. Aż tam przejechać na drugą stronę. Dobra. Powiedziałem przez pola. Dwadzieścia dziewięć, 28. Kiepsko, kiepsko, strasznie. Kupiliśmy trochę tych sprzętów. Sprawdźmy, czy dalej cena obowiązuje. Tak, 427. No proszę, troszkę kaski przybyło. Całkiem sporo, gdzieś 11 tysięcy. O matkę, już żeśmy stracili 5 tysięcy. Odsetki od pożyczki 196. Koszty obsługi maszyn najdroższe. Jak tam nasze zapasy? Mamy 0 niestety soi. Ale mamy jeszcze kukurydzę, ale ona jest dość tania. Mamy spore ilości pszenicy i jęczmienia. Teraz sobie to oddamy. Zatrudnimy siewnika, niech tam działa dalej w temacie. Gdzie on tu skończył?
chyba tutaj ostatnio skończył, tak? Bo widzę, że coś rośnie, a... Tak, tutaj jeszcze jest... pszenica. Dobra, niech jedzie. Okej, ładnie, ładnie, jedziesz. Kombajn odpoczywa, a my jedziemy oddać kolejną porcję naszych zasobów. Szkoda, że nie mamy większej przyczepki. Czego mamy najwięcej? Owies. Dawaj owies. No co, ja sobie nie mogę napełnić. Rozpocznij napełnianie, dobra. Jest 562, a to jest na ten 530 Goldcrest Pacific Grain. To chyba tam, gdzie byliśmy, tak. Osiem razy 5, 4000 zarobimy, więc niedużo. Kiepsko, strasznie z kasą, kiepsko. Przydałoby się zbierać może na jakieś panele albo ule, bo wiem, że można z nich... A, tu już jest do zbierania. Pszenica. Będzie zderzenie? Będzie zderzenie? Nie. Przydałaby się większa przyczepa też. A co zrobić? Wszystko by się przydało, tylko nie ma pieniędzy. Cztery czysta, tylko niedużo. Jak tam nasze zbiory? Tu już jest gotowe do zbioru chyba, tak? Nie. Ten pasek, czy to niech rośnie na razie. Kombajn odpoczywa. Kto jeszcze na polu pracuje? Ten zakończył robotę, dobra. Ale no czekaj, jeszcze tu nie dojechał do końca, jak? Jeszcze został mały pasek. Halo, halo.
chyba spróbuję napełnić pszenicę, zobaczymy czy z tego pojemnika się da teraz, który przywieźliśmy. Uzupełnić się, dobra, ładnie. Wszystko działa. Że będziemy mogli już uzupełniać sobie nasze zapasy z pszeniczką. Tutaj tak, tutaj jest posiane, dobra, rośnie. Tu jest kultywatorowane, zebrane. Ok, możemy tutaj sadzić pszenicę. W sumie wszędzie chyba teraz będzie pszenica, tak? Czy to dobry pomysł? Pszenica, pszenica, pszenica. Wiecie co, może weźmy ten rzepak. Ten rzepak jednak jest dość drogi. Jak się zmienia pszenicę? Uzupełnij siewnik R. Włącz siewnik. A bo to niebieskim, czekaj. Bo to jest niebieskie. Kurde, co jest? Czego nie mogę zmienić nasion? To się spieprzyło. Otwórz pokrywę. Widzieliście to? Nie mogę napełnić. Coś się spieprzyło, kuźwa znowu. Pytanie co? Pieprzyć to, nie da rady coś. Będziemy przesadzić pszenicę. Trudno się mówi. Dobra, tu miejsce pracownik robi. Jest trochę kosztowne niestety, ale czekaj, czekaj, to tak nie będziesz robił. Opuszczasz mnie, mój drogi, trochę. Dobra. Tutaj też robi, tutaj stoi, a my sobie pojedziemy jeszcze, oddamy jedną przyczepę. Razem pszenicy. Pszenica 599, tu tam byliśmy, dobra.
Nie po drzewach, Bartu, nie po drzewach. W to, że wjechał, że takie ślady. Psa rozjechałem, czy co? Na razie się pozbywam zapasów, nie wiem, czy dobrze robię. Nie stać na nas na lepszy sprzęt. My tak ciułamy trochę powoli, powoli. Coś tam kupujemy, ale takie raczej rzeczy niedrogie. Podnośnik do palet, widły. Mamy jeszcze beczkowóz, ale z tego beczkowozu w ogóle nie korzystamy. Kafli. Średnio to widzę. 4,7 co to idzie na maszyny. A tutaj widzę powoli, powoli nam się traci paliwo. I będzie trzeba kupić. Niedługo zajmiemy się zbieraniem pszenicy tutaj, dobra. A co by było, moi drodzy, gdybym sprzedał tą przyczepę i kupił coś większego? Teraz sprawdzimy, jaka cena jest przyczep. Wywrotki, przepraszam. 19 tysięcy kosztuje ta wywrotka, byśmy sprzedali tą naszą. Dwa tysiące tylko, niestety. Nie wiem, po co nam ten beczkowóz, cholera. Sami troszkę posijemy teraz. Pszeniczki naszej kochanej. Kultywator jeszcze tam robi, dobra. Dobra, powoli będzie świtać, a coś kurde, jakieś chmury nad nami. Siewnik jest strasznie wąski, powoli sieje. Dużo droższa jest ta wersja, lepsza od tej. Nie wiem, czy ten beczkowóz trzeba mi sprzedać.
Wam powiem szczerze, że to z tą kasą tak minimalnie wychodzimy na plus. Takie bardziej na przeżycie, a nic na rozwój. A bez rozwoju to bez sensu. Nie będziemy ciągle to samo robić cały czas. Można oczywiście też samemu wszystko robić, ale bez pomocy no to kiepsko. Bez pomocy pracowników, prawda? Gdyby mi czasu, to życie by mi brakło, żeby to wszystko obrobić. Może się uda za jednym razem, mogę przejechać tutaj. Elegancko. Wydaje mi się, że zwolnił trochę ten traktor nam przez ten podnośnik. To może mi się wydawać. Właśnie, gdzie goś pojechał. Dobra, nawracam. Załóż. Chyba gotowe. Jak tam nasze plony. Tu jest wzrost, ale jeszcze do zbieraczki kawałek. Tutaj rośnie i tutaj też rośnie. I znowu będziemy, kurczę, po łapu capu wszystko zbierać. Idziemy sami. Zawsze trochę zaoszczędzimy. Będzie, że tam jeszcze rośnie nam pszenica. Ostatni raz i koniec. Już jest dość późna godzina, moi drodzy. Czekajcie, bo nie włączyłem. Właśnie, nie włączyłem. Jaka znowu pensja? Przecież już nikt nie pracuje. Robi się świt, można się ciemno trochę. Połowę pola zasiane prawie, że. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę. Hej, hej!